Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 21 maj 2023 rok. Drodzy Państwo, czy to dzień powszedni, czy niedziela? Każdy pszczelarz pójkę zbiera. Polałem rójkę wodą i matka spadła na ziemi i jest w tej klapeczce. A teraz... Jest czy nie ma? Tak to wygląda. Proszę Państwa, z bliska. Ja chyba mam tą rójkę. Mam tą rójkę, czy nie mam tej rójki? O, to jest ta rójka. Tak, proszę Państwa, czy to dzień powszedni, czy niedziela? Każdy pszczelarz rójkę zbiera. Proszę Państwa, oto jest i ta drabina, po której będę szedł po rójce, po tą rójkę. Musicie Państwo wiedzieć, że ta drabina daje mi większą moc niż szczekran wawelski. Teraz tą matkę muszę włożyć do klateczki. Czy jest matka? Polałem wodą i matka spadła, wiesz? I już sprawa załatwiona, zujku. To wszystko mi tu wejdzie. A teraz te pszczoły będę chciał szczepać. Do tej rojnicy. Szczepać, złapać. O wiele lepiej mi będzie, niż żeby się po ogrodzie krętały. Drabina stoi dość prosto. Drodzy Państwo, rójka jest w rójnicy, matka. Teraz kwestia tylko, żeby... Gdzie ta matka? Ciemno. Teraz kwestia, żeby...
To jest kwestia, żeby te pszczoły przyleciały do tej matki. Teraz kwestia, żeby pszczoły przyleciały do tej matki. Najlepiej tę klateczkę na jakimś druciku zawiązać. To, co jest w górze, trzeba wszystko omieć na ziemię. Troszkę tej grandy jest, ale pomalutku sobie poradzę. To jest troszkę grandy. Gdzie ta rójka? Rodzina była słaba, nawet gniazda nie powiększyłem na lato. A mimo to się wyroiła. Proszę popatrzeć. I ta rójka będzie wpuszczona z powrotem do gniazda na 6 ramek węzy. Ja to gniazdo już przygotowałem, więc pod tym nagraniem to umiejscowię. Tak, proszę Państwa, na Podkarpaciu niewykwalifikowanie pszczelarze mordują się z rójkami. No, tym nagraniem serdecznie się z Państwem żegnam.